Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Psalm 118, werset 22. Chrystus was, nadzieja chwały. List do Kolosan, 1 rozdział, 27 werset. Pan Jezus jest drogocennym kamieniem. Pewien ceniony badacz minerałów poważnie zachorował. Z pasją kolekcjonował rzadkie kamienie. To zajęcie wypełniało go całkowicie, ale teraz jego niespokojne poszukiwania zostały ograniczone. Czuł, że jego siły witalne maleją coraz bardziej. Jednakże Bóg wykorzystał ten czas, by zmusić go do myślenia, i wtedy nastąpił decydujący punkt zwrotny w jego życiu. Tak. Zwrotny punkt w jego życiu. Nawrócił się do Pana Jezusa Chrystusa, Boga Syna, którego przyjął jako swego osobistego Zbawiciela. Wbrew wszelkim oczekiwaniom medycznym chory wyzdrowiał. Wbrew wszelkim oczekiwaniom medycznym chory wyzdrowiał. Gdy już trochę czuł się lepiej, jego lekarz zapytał go, jak to się stało, że z takim spokojem myśli o śmierci. W przeszłości myśl, że będzie musiał opuścić swoją kolekcję kamieni szlachetnych, była dla niego nie do zniesienia. Z uśmiechem, który promieniał spokojem i wewnętrznym wyciszeniem, odkrywca odpowiedział: Proszę pozwolić, że wyjaśnię panu ten cud. Otóż znalazłem pewnego dnia kamień, który jest wspanialszy od wszystkich innych. Mam go już na zawsze, a pewnego dnia zabiorę go ze sobą do wieczności. To jest kamień węgielny. Mineralog myślał o zacytowanym wcześniej w fragmencie z Psalmu 118. Ale także o fragmencie z pierwszego listu Piotra apostoła. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Tym kamieniem jest Pan Jezus Chrystus, Syn Boży, Pan Panów i Król Królów. Jednakże dla wszystkich, którzy nie są posłuszni Bogu i Jego Ewangelii, Chrystus będzie kiedyś kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia. Tak przecież mówi nam apostoł Piotr w pierwszym liście Piotra, w rozdziale drugim, wersetach 6 i 8. Z kolei dla wierzących Chrystus jest drogocennym kamieniem węgielnym, skałą wieczności, na której stoją w mocnej wierze. Tak informuje nas Księga Izajasza, 26 rozdział, werset 4. A jak jest z tobą? Dla ciebie Pan Jezus będzie kamieniem potknięcia, czy kamieniem, na którym możesz budować wieczną budowlę, kamieniem, który jest kosztowny i wieczny? Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. I wtedy Pan Jezus będzie dla ciebie kamieniem kosztownym.